chciałbym poprosić zatem księdza profesora, żeby nam powiedział o tym, jaka jest aktualna wykładnia nauki Kościoła o tym, czym jest dusza. A my będziemy tutaj pełnili rolę takich niewiernych Tomaszów. Właśnie. Ja jestem fizykiem, profesor Jerzmanowski, biologiem molekularnym. Tak, no ja jestem teologiem, teologiem biblijnym, także to jest pewna różnica. Nie jestem specjalistą od teologii dogmatycznej. Ale na samym początku chciałem jedną rzecz powiedzieć, która mnie bardzo uderzyła w wypowiedzi pana profesora, mianowicie nauki przyrodnicze, no i wiara. Jesteśmy dziećmi oświecenia. Do tej pory jeszcze tkwimy w tym oświeceniu, a właśnie o oświeceniu chcę wiedzieć po prostu, co jest faktem, prawda, materia faktu. Więc w jaki sposób, jeśli jest dusza, zakładamy, że jest, to jak ona wpływa na ludzkie ciało, bo ciało jest konkretne, dotykalne, jest sprawdzalne. Możemy również umiejscowić w mózgu pewne elementy, które odpowiadają za poruszanie się człowieka, tak samo za jego mowę, za formułowanie nawet zdań i tak dalej. To wszystko w mózgu jest. No i właśnie fizyk, czy matematyk, czy przyrodnik w ogóle będzie starał się nam postawić takie pytanie. Jak to działa? Czym jest ta dusza? To jest niesłychanie interesujące, bo dla ludzi, którzy są powiedzmy w tradycji wychowani katolickiej, jak ja na przykład, ale nigdy specjalnie głęboko w problemy teologiczne nie wnikali. I ja, że tak powiem, studiując biologię i patrząc już później na świat w taki zawodowy, biologiczny sposób, właśnie nigdy, może z lenistwa, nie próbowałem skonfrontować tego z jakąkolwiek teologiczną interpretacją. I na dobrą sprawę nie wiem, jakie jest stanowisko teologiczne w tej chwili Kościoła w takich sprawach, o których tu mówimy. I na przykład ciekawi mnie, czy właśnie ta kwestia duszy, czy to jest zgodne z oficjalną interpretacją, że można w zasadzie operować tu symbolem, w ogóle nie odnosić tego jakiegokolwiek podłoża materialnego, niezależnie od tego, co za chwilę powiem jeszcze o tym, co biologia wnosi do tego. Ale oderwać to w ogóle od wszelkich prób materializacji, to jest oczywiste. Czy to jest zgodne jakby z doktryną w tej chwili? To będzie zgodne, dlatego bo że jak powiadam, prostu... nie wiem nic na ten temat. Pismo Święte nic nie mówi na temat duszy jako pierwiastka jakiegoś, jako tak. Nie ma tej dychotomii. Właśnie o to chodzi, że w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie nie ma podziału na duszę i ciało. Czy jest to w zasadzie w sensie doktrynalnym symbol, prawda? No symbol to jest coś, co... Nie wiem, do czego zmierzam za chwilę. Do czego zmierzam. Z naszej poprzedniej dyskusji wynikało, że jest to jednak byt, prawda? No właśnie, a to jest dla mnie problem. Teraz jest pytanie, czy to jest dla mnie do jakiego problem. Stopnia byt samoistny, prawda? Bytem jest człowiek. Okay. Dusza oznacza człowieka. Nie, bo ksiądz również wspomniał o tym atrybucie wolnej woli, która tak. Nas upadabnia do Boga. Więc teraz dusza i wolna wola są silnie z sobą połączone, prawda? To pojęcie ja, samoświadomość, tak. Posiadanie wolnej woli, swobody decyzji, wyboru i to poczucie ja, że ja wiem, kim jestem, to jest istotne. Teraz jak się na to wszystko spojrzy z biologicznego punktu widzenia, z tego, do czego teraz biologia dochodzi, to się tak naprawdę zaczęło już od czasów Darwina, prawda? Darwin przecież miał wykształcenie teologiczne. Darwin kończył seminarium anglikańskie, prawda? I dla niego wielką osobistą tragedią było jak gdyby zanegowanie rzeczom, które on głęboko wierzył, do czasu przynajmniej. Ale wiele się zmieniło od tego czasu. Otóż głównie idzie mi o analizę funkcji mózgu. I nie tylko analizę tę taką neurofizjologiczną, doszukiwanie się tego, jak to działa, prawda? Dlaczego my widzimy, czy słyszymy, czy już nie mówię o tym, mamy świadomość, ale jak to powstało, z czego to się wywodzi. I tam się w biologii natykamy na mnóstwo paradoksów. Ja w tej chwili nie wypowiadam żadnych sądów, nie opowiadam się za żadną kwestię. Ja mówię, mnie jest z różnych powodów... Nie mam ochoty tutaj decydować o niczym. Natomiast warto sobie zdawać sprawę, z czym się biolog styka. Otóż biolog się styka na przykład z takim paradoksem, że z jednej strony my mówimy, znaczy dla biologa nie ma wątpliwości, że człowiek jest fragmentem świata żywego. To kwestionowanie tego w ogóle nie wchodzi w grę. Czyli jest jak gdyby elementem tej konsekwencji ewolucji. No w jaki sposób jest konsekwencją ewolucji?
Teraz, jeśli patrzymy na to, jak traktujemy zachowania zwierząt na przykład, to no, takie powszechne traktowanie, które chyba nawet ma w Biblii odzwierciedlenie, to jest to, że zwierzęta to są w zasadzie maszyny, automaty. Ich zachowania, bardzo skomplikowane czasami, są w gruncie rzeczy potraktowane jako realizacja takich zakodowanych programów. Śpiew ptaków, no, różne zachowania dobowe, zachowania miłosne, relacje międzygrupowe, no mnóstwo zachowań, to opisuje. Jest to traktowane jako automat, prawda? To jest program, który jest realizowany. Teraz jak przechodzimy te granice, która się robi coraz węższa między zwierzętami a człowiekiem, to nagle jest gwałtowna zmiana z programu na wolną wolę. Nasze zachowania nie mają nic wspólnego z programem. Jeżeli się dyskutuje z kimś, kto jest niekoniecznie z kręgów kościelnych, ale z kręgów powiedzmy no, bardzo prawicowych, żebym to tak nazwał, to, bo ja te dwie, tych dwóch rzeczy broń Boże nie łączę, raczej odwrotnie, tak jak są moje doświadczenia, to ta osoba no, straszliwe gromy ciska na samą myśl tego, że te właśnie zachowania zwierzęce miały być coś mieć wspólnego z zachowaniami ludzkimi. A tymczasem jak się patrzy na ewolucję, na rozwój zachowań, na uwarunkowania genetyczne zachowań, to nie ma wątpliwości, że ludzkie zachowania są w ogromnej mierze warunkowane genetycznie. W ogromnej mierze. I teraz, ale nie tylko takie zachowania jak zachowania powiedzmy seksualne, czy żywieniowe, czy tam jakiekolwiek inne, czy interakcje między ludźmi, ale również to, co nazywamy wolną wolą. Tu jest wielki problem. Dlatego, że no, co to jest ta wolna wola? No, to jest w sumie strategia, tak jak na to patrzą biologowie, interpretuję, znowu w jakimś sensie cytuję. To jest strategia, która ma no, dać najkorzystniejszą pozycję w grupie. Cała nasza miliony lat trwająca ewolucja była nastawiona na to, żeby nas kierować dobrze, żebyśmy dbali o własny interes w różnych zachowaniach, a ponieważ nasze zachowania są od setek tysięcy lat zachowaniami w grupie, więc my musimy wybierać między strategiami, która nas przeprowadzi najlepiej przez tę grupę, czyli przez społeczeństwo. W związku z tym większość naszych wyborów ma determinantę, ścisłą determinantę genetyczną. W związku z tym, jak tu mówić o wolnej woli? No a jak już tak dotąd doszli, no to kwestia duszy, jak powiedzieliśmy, silnie z tym połączona. No to jest kolejny paradoks. Dla biologa jest strasznie ciężko. Jeśli mogę tak wtrącić tak, się, ja to... bo w tej chwili mi się przypomniało te dwa opisy o stworzeniu świata i człowieka. Właśnie no, wtedy Żydzi to napisali, bo to był taki według mnie VI wiek przed Chrystusem, wtedy kiedy oni się spotkali w czasie niewoli z kulturą mezopotamską. Tutaj wcześniej tak bezpośrednio nie mogli poznać, no bo wiadomo, tam wtedy tak się nie wędrowało często między jednym państwem a drugim, a tak dostali się tam do niewoli, no i poznali mity mezopotamskie. Otóż, kiedy się zobaczy dzieło stworzenia w mitologii mezopotamskiej i dzieło stworzenia w sześciu dniach, prawda, bo to oczywiście to jest symbol sześć dni, to nie ma dwóch zdań. To widać jedną różnicę. Tam wszystko idzie po kolei. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. W szóstym dniu bogowie odpoczywają. Tutaj Jahwe odpoczywa w siódmym dniu. Ale jest jedna rzecz. W mezopotamskich mitach materia i bogowie są odwieczni. Więc materia jest odwieczna i bogowie też. Potem światło emanuje od Boga, więc jest pewien typ ewolucji. Ewentualnie to się potem przerodziło w gnozie, gdzie jest emanacja bytów i ten rzeczywiście, tak jak pan profesor powiedział, jesteśmy cząstką tego świata. A więc jak gdyby harmonijnie zbudowano z tym wszystkim. Więc to jest ta forma właśnie. Tutaj przyrodnicy, mam takie wrażenie, że wpadają w tę pułapkę, którą wpadli kiedyś gnostycy. To był drugi, trzeci, czwarty wiek po Chrystusie, kiedy też za pomocą filozofii greckiej, platońskiej, zwłaszcza neoplatońskiej, chciano sobie wytłumaczyć to, w jaki sposób człowiek jest no, związany z tym światem, jak się z tego świata materialnego może uwolnić, bo dusza jest jak gdyby więziona w tym świecie materialnym, więc się uwalnia z tego i emanuje do tych światów, do świata boskiego. Ale właśnie wtedy Żydzi zanegowali, a to jest słowo objawione, bo w końcu to jest nasze objawienie no, Starego i Nowego Testamentu, objawienie biblijne. Zanegowali, powiedzieli nie. Bóg stworzył cały świat. Bóg jest różny od tego świata, więc transcendentny, zupełnie transcendentny i stworzył człowieka jako szczyt całego stworzenia, na samym końcu.
zastanowił się, dłużej się zastanowił, uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Tutaj zupełnie inaczej, mężczyzną, no i kobietą go uczynił. To chodzi o jedność po prostu rodzaju ludzkiego, że tam ta sama różnica płci, ale człowiek jest i kobieta, i mężczyzna są ludźmi po prostu, uczynił ludzi Bóg. No i tutaj jest ta rzecz niesamowicie ważna, że właśnie stoi na szczycie tego hierarchii bytów. Natomiast nie ma mowy o tym, że jest, no, jak gdyby powiedzieć, no, na drodze ewolucji powstaje coś takiego jak człowiek, który jest no, na szczycie wszystkich bytów. Biologia sama w sobie jest też pełna paradoksów i ma mnóstwo problemów, choćby nawet na przykład interpretacją kwestii przyczynowości w ewolucji, prawda? Czy ewolucja jest zupełnie ślepa, czy jest to proces, który w zasadzie idzie w całkowicie przypadkowym kierunku i właśnie nie ma żadnej tendencji, a już najbardziej tendencji do komplikowania, bo ewolucjoniści zwykle są strasznie poddenerwowani, jak im ktoś sugeruje, że celem ewolucji, że ewolucja w ogóle ma cel, to już jest obraza, ale że celem ewolucji jest jakiekolwiek komplikowanie. Powiem, że nie, że bakterie są tutaj obecne 3 miliardy lat, są tak samo proste jak na początku, jest ich więcej na masę niż jakichkolwiek innych organizmów, dają sobie świetnie radę. Ale z drugiej strony istnieje wśród biologów, mniej może wśród ewolucjonistów, ale być może właśnie wśród biologów molekularnych bardziej, Christian de Duve to jest taki dobry przykład, to jest noblista, który tutaj 2-3 lata w Warszawie miał taki wykład. Takie myślenie, że jednak istnieje pewien zestaw ograniczników tej dowolności ewolucji i że na przykład to nie jest powszechny trend, ale jeden z pni ewolucji to jest komplikowanie struktur. No bo w jakimś sensie jest to naturalne, jeżeli coś już stało się jakoś skomplikowane i działa, to żeby to stworzyć coś, co będzie lepiej dostosowane, no to trzeba to jeszcze bardziej skomplikować, bo w tym przynajmniej, w tym pniu. No i efektem tego pnia jest człowiek, prawda? Teraz, czy to jest konieczny efekt, to jest też paradoks i nikt z biologów nie jest w stanie na to odpowiedzieć. Czy na przykład ten wiring po angielsku, to układanie, unerwianie mózgu musiało iść w tym kierunku, czy to mogło zorganizować zupełnie inaczej? Czy relacje na przykład społeczne mogą być takie, jak u mrówek na przykład, gdzie właśnie nie one są takie programowane o wiele bardziej niż u ludzi, czy mogą być takie jak u ludzi, oparte właśnie na tym no, co nazywamy wolną wolą i co ja też uważam za paradoks w jakimś sensie. Więc to jest mnóstwo paradoksów i pytań w samej biologii. I teraz ja na przykład zupełnie nie neguję tego faktu, że mózg ludzki jest jak gdyby, to też może być przypadek ewolucyjny, dużo, dużo większy niż jak gdyby no, możliwości dania sobie z nim rady człowieka. To mogło tak być, że ta zdolność mózgu do funkcjonowania w taki sposób, jak on funkcjonuje, była zupełnie przypadkiem osiągnięta. To tak zwane preadaptacje w ewolucji, istnieje taka koncepcja, że to było jakby służyło do czego innego na początku, na przykład, nie wiem, do kontroli równowagi czy szybkiego biegu, jak jedna z teorii mówi. I on musiał się powiększać, żeby na przykład chłodzenie zapewnić z różnym częściom. Przy okazji się unerwiał, aż nagle strzeliło i okazało się, że to jest struktura, która świetnie może rozwiązywać równania czwartego stopnia i jeszcze kilka innych rzeczy.